Państwa bardzo serdecznie w dzisiejszych wiadomościach między innymi. Rolnik z Dolnośląskiej wsi wygląda na lottery kombajn. Porzucony golf w Dolnośląskiej rzece. Prywatny PGR na skraju bankructwa. Odnaleziony na starej hali nowy kombajn Bizon został zmodernizowany, a następnie przekazany w ręce wylosowanego konkursie rolnika z Dolnośląskiej wsi. Siemanko Iska, z tej strony Maty i witam was w kolejnym odcinku z Farming 2017 Mini Farm sezonu 4. No i w dzisiejszym odcinku jak zwykle będzie mi towarzyszył sąsiad Borat. Siema. Tak, o tobie była mowa. No bo żeśmy z sąsiadem odwalili kawał dobrej roboty. Oczywiście, no tak. Oczywiście nie tylko my, bo oczywiście mieliśmy też masę pomagierów i też byli majstre i dźwigowi i tutaj panowie, którzy dowozili towar, także było trochę tego wszystkiego do roboty. No ale wszystko już stoi tak jak stoi, no i zostało przeznaczone do użytku już tak włącznie. No i nie da się ukryć, tak widzieliście przed chwilą, wygrałem Bizona na loterii, tak więc on tutaj już został przygotowany do żniw. I zobaczymy, przetestujemy go dzisiaj w boju. Ciągnik już z przyczepą stoi, tam jest przygotowany. Także żeby tutaj nie zajmować czasu, został specjalnie został przedtem przygotowany. No a my możemy wsiąść. Ops. Tyk. Bizon z loterii. Poremontowy pewnie. Sąsiad, panie, to podobno nówka sztuka była. Patrz, widzisz, od trzema zapalił, nie zajechał twój bizon, co olej to widział. Ja to nie mam bizona, ja mam klasa. Kiedyś miałem bizona. Masz tam przemalowany jest na klasa, a czekaj, bo ja tutaj. No niestety, panie, ale nie wiem. Dobra. Wyjeżdżasz stamtąd, czy nie? No, panie, powolutku. Żeby nic nie popsuć. Bo to nowe, to szkoda by było zarysować. No bo na razie to idzie jakoś. A, co dzisiaj żadna łada się nie pojawiła na drodze. Mówi, że pustki? No w sumie żniwa. Nie, bez... nie czekaj, przez to kurne. Może jeżdżą główną drogą, bo wiedzą, że na tych tutaj naszych właśnie, mniejszych... Właśnie, jaki jest dzień tygodnia? Myślałem, poniedziałek. Ja wiem, że gruba biba była ostatnio, ale że aż tak? No dobra, okej. Okay. Osiad, przyznaj się. Ci wierzę, ale to nie może być poniedziałek. No dobra, wierzę ci. Dobra, i dobra, wyjeżdżamy sobie na drogę prawie główną. Bez szaleństw, bo to nowe. Szkoda by było pobić. O, sąsiad też jedzie. Wszystko pięknie, ładnie. O, panie, jakich drzewa. Stalą. O, założyć drogę zablokował. No, nic nie poradzę, no drzewa są, nie? Kurde, coś się schrzaniło w moim dominatorze. Mówiłem, wymień olej. No, nie jedzie, tak? No już drugi raz się tak spieprzył. Pomóc ci coś, czy poradzisz sobie? Czekaj. Zobaczymy, co się dzieje u sąsiada. Pyk. Zapalić mi nie chce. Może przechylić kluczyk w stacyjce? A w ogóle chuchni. Wymagany jest przegląd, no. Czy ty wytrzymałeś? Wymagany jest przegląd, coś tak? Jest nie tego. Serwis kontrolka się zapaliła, tak? Aha. No to dzwoń po serwis, przyjadę. Cię naprawią. No cóż. Nie, czekaj. Przed chwilą jeszcze jechał. No to ty się tam baw, a ja tutaj wsiadam i ruszam drzwi, nie zamykam, bo cieplutko. O, jak pięknie wyje, ryczy. Zaraz zobaczymy, jak go za chwilę na obroty wkręcimy. I teraz tak, zaczniemy sobie od najdalszego pola. To są, co tutaj zaraz będą po lewej, to sobie później skoszę. Na razie pojedziemy sobie tam. O tak, od tego, znaczy mam jeszcze dalej pola, ale... Zaczniemy sobie od tego, gdzie sąsiad obok nas siał rzepak. Ciekawe, czy go w ogóle tutaj już ten rzepak już się go pozbył, czy jeszcze tam sobie kwitnie. Zaraz zobaczymy. Sąsiad tam walczy, widzę ostro. Wali kluczami, że aż tutaj słychać. Jest! Dobra. Jest, zapalił? No. Kurde. Dobra, woma potem podłączymy.
Najważniejsze, że jedzie. No, panie hamulce. Też ładnie chrupią. Dobra, to raczej całe w lewo, znaczy w prawo. Ludzie z sąsiadami też się już mylą kierunki przez tą bibę, co żeśmy wczoraj mieli. Światła awaryjne są jak najbardziej na miejscu. Mówisz, sąsiad. Stał sobie, nic mu się nie działo. Czy ja się tu teraz zmieszczę? Powinienem się zmieścić i się nie wywrócić przy okazji. Bagany jest czego. Teraz to wiesz, najważniejsze, żeby go nie gasić. Mówisz, że na jednym przejdziesz, no dobrze. A ja bym tutaj chciał się jakoś, kurczę, zabrać za to pole, a nie za bardzo mam pomysł jak. Do pełna jest zalany, więc da radę, spokojnie. Słuchaj, jak sobie tutaj kapeczkę ciupnę na twoje pole, to nie będziesz zazdrosny, prawda? Bo widzę, że tutaj już rzepaku się pozbyłeś, więc mogę sobie zaszaleć. Jak nic na tym, jak nic nie ma na tym polu, to sobie przejeżdżaj. No dobra. Dobra, dobra. No to teraz trzeba. Panie, o, panie paczek zaryczał od razu. Ale fajnie. Tak, które wyje nieprzyjemnie, ale. No co ty, sąsiad, chcesz? Elegancko idzie. Mówi o moim klasie. Aha. No wiesz, sąsiad, no jak się serwis, kontrolka pali, przegląd, no to pasowałoby. Teraz, jak się jeszcze lampka Aladyna pali cały czas koło tego, to wiesz, to nie znaczy, że wygrałeś tego. Trzy życzenia, tylko wiesz, musisz tam sobie to jakoś rozplanować. Dobra, teraz trzeba się cofnąć. Nie będę tutaj nawracał, to jest strasznie mało miejsca. Ja sobie cofnę. Najpierw rozłożyć się. Tylko teraz, kurczę, nie wiem, jak daleko jest ten mój Ursus tam z tyłu. Tędy? O, tutaj jest jakiś lufcik, ale kij wie, czy tędy w ogóle da się wyjrzeć. Za niski jestem. Jedziemy na czuja. Okej, okay, łączyłem. Skończyło się pole. Łączkę. I teraz drugi raz sobie przejedziemy, żeby było kawałek od granicy. Ty masz ten cały zestaw do robienia beli i tak dalej? No, to się nazywa prasa, sąsiad, no. Mam coś takiego. No, prasa. Mam coś takiego, no. SIP ma, panie, nówka sztuka. Aczkolwiek, wiesz co, jak budowaliśmy tą oborę, to tam przyda jest, się u mnie, to ja ci powiem. No, u siebie tutaj też widzę, że będzie miała co robić. Ale wiesz co, sąsiad, nie wiem, czy nie kupimy jakiejś innej. Ja bym sobie może na kostki coś spróbował ciekawego zawalczyć, bo żeśmy zrobili tam oborę i tam na górze żeśmy zrobili taki fajny plac. I fajnie by było, jakbym sobie tam mógł, kurczę, coś trzymać, bo wiesz, belki okrągłe to tam średnio będą wchodzić. No chyba, no, że się będziemy je rozpruwać, ale to wtedy jest nieopłacalny biznes. Więc mi się tak widzi, że trzeba będzie się rozpatrzeć na internetach, sąsiad, i trzeba będzie poszukać jakiejś prasy, takiej, która będzie kosteczki robić. Kosteczki też są troszeczkę łatwiejsze w użyciu, bo kurczę, no wiesz, taką kostkę to sobie weźmiesz w łapę. A wiesz, kosteczki nie mówię. To taka trochę herezja. Dlaczego? Bo u nas się bele robi, a nie kosteczki. Nie. Kosteczki też są fajne. Kosteczkę, bo masz taką belę, no to potem musisz ciągnikiem wszędzie tachać. Wiesz co, ja mam pilniejsze teraz sprawy na głowie niż ten. Najważniejsze, że prasę mamy. Jakby nie było, to by był problem. Ja mam. Ty, sąsiad, nie masz. Trzeba będzie sąsiad wołać po najem, no. Podwoziłem. Teraz no widzisz, no i oprysk na stonkę na nic, bo i tak zgnił. Nie. Trzeba to zanalizować. Także trzeba będzie pojechać i kupić. Nawet jak pogrzebie w skarpecie z oszczędnościami, to nawet... Oh, fuck. Sąsiad, silnik zgasł. To i sąsiad. Co ja z tobą mam? Słuchaj, żeby się nie okazało, że za chwilę ja będę musiał swoim bizonem na swoje i na twoje pola latać. Mój póki co chodzi jak marzenie. Coś tam w zbiorniku już widzę jest, ale coś słabo, kurczę. Ruszył! Ruszył? No. To tam co ze sprzęgła, żeś go zapalił.
kurde, dał radę. Czekaj, sam się zrobię, ja tutaj... Drzyć. Okay. To pewnie tylko akumulator. Mam nadzieję. Jak ja to... Lubię słuchać tych twoje diagnozy po prostu. Co? Wiesz, jeśli to nie jest akumulator, to tutaj gorzej. No trochę tak. Trochę tak. Znaczy, my źle jest tylko dla ciebie, bo mi tutaj wszystko odpowiada. Ja mam nowiutki kombajn, prawie nowiutki ciągnik, znaczy no, nowiutki to nie jest. Znaczy w sumie kombajn też nie jest nowiutki. Znaczy nowiutki pod tym względem, że jego licznik motogodzin był praktycznie wyzerowany. Mówię ci, że poremontowy. No ja? Panie... Marteli wygrany, wysłałem SMS-a o treści Bizon i... On już pewnie z milion hektarów zmłócił. Co mówisz, że go tylko szprajem walnęli, tak? Ale póki co to nie zgrzyza tak jak twój. Chodzi pięknie. O panie, mój jaka... się starzeje z godnością. Co to... A tu jest odpicowany. Jaka skała tu była, jacie. To czuł, że sobie czasem nie może zapalić. Henderzem od spodu chyba obrafał. Pogrzebie w nim w nocy w tym. No Boże, i będzie coś garczyć znowu. A może filtr paliwa trzeba przeczyścić w końcu, sąsiad, co? Najbardziej to się boję tej. Uszczelki pod głowicą. To w golfie się tego obawiaj. W golfie możesz mieć przez to większe problemy. No właśnie, czekaj, bo... Mówisz, że wczoraj była biba, tak? No nie pamiętasz? Dobrze ci się film urwał, sąsiad. No, ja dzisiaj wychodziłem na podwórko, zapakowałem klasa, wszystko fajnie, ale w sumie golfa nie widziałem. Jest. No, wiesz, sąsiad, ja ostatnio widziałem cię, jak odjeżdżałeś z otwartą klapą w bagażniku. I widziałem jeszcze, jak przydzwoniłeś tyłem najpierw w płot, a potem... najpierw w płot, a potem w hydrant, pamiętasz ten hydrant, tak? Hydrant? No, ten co przywaliłeś potem jak cofałeś, no. A chyba coś... Czekaj, ja tak sobie zacząłem przypominać, ale w tym momencie sobie przypomniałem tylko... leciało. I warające się puszki. No to... O, sąsiad, ja to musiałem sprzątać dzisiaj rano, ojej. Bo, znaczy wiesz, bo do mnie w ogóle telewizja przyjeżdża, nie? Dzwonią, że za chwilę będą i żebym się tam jakiś garniturek ubrał, nie? Bo będą wywiad robić do telewizorni, no i kurde, ja się patrzę, kurde, puchy porozrzucane. Nie no, tak nie będę przyjmował, nie? Kurde, TVP Katowice przyjechało? TVP Dolnośląska, panie. Będziemy sławni. Wrocław taki. Czy ja będę sławny? Ale to właśnie wydarzenie jest takie miary, że aż z Dolnego Śląska nie przyjechali, tylko z Górnego. No, sąsiad. Dlatego Katowice, a nie ten. Dobrze idzie. Kurde, zarąbiście jest. Tak, poczekaj, jak ci zgaśnie, to za chwilę będziesz się martwił i będzie, o, już nie jest. A i tym razem odpalił za trzecim razem, więc jestem dobrej myśli. Tam dobrze manipuluj sprzęgłem, żeby ci tam przedwcześnie nie zgasł. Spoko. Dam sobie radę. Ty się cieszę, że dzisiaj ruchu nie ma, bo jakby ci zgasł na tym skrzyżowaniu, byś zakorkował znowu uliczki. No to by sobie poczekali. Tak jest. Wiesz, wtedy skrzyżowania to ruszyłem dopiero jak opuściłem ten header. Odpiąłem WOM i potem jeszcze odpiąłem cały header. Chłopa, nie, dobra. Jesteśmy pełni, dobra. Trzeba się odsunąć. A i w tym Bizonie, słuchajcie, jest taki fajny bajer. Bo oni go tutaj napakowali funkcjami. Kabinkę, kurczę, wyposażyli full bieda, bo to jest ABC taki, absolutny praw czegokolwiek. Ale... jedyna rzecz, która mnie tutaj cieszy, to... przecież, to nie jest ABC.
Tak, ten z boku tutaj z prawej, ale nie o tym mówię, sąsiad, bo słuchaj, jest taka opcja, że rozumiesz, tutaj jest taka opcja, że jak ja sobie tutaj o właśnie słyszymy, że działa pompa hydrauliczna i pompa hydrauliczna wysuwa mi rurę, ponieważ uwaga, uwaga, tutaj zastosowano taki moduł z czego to sąsiad było? Nie z BMW, bo z BMW to ma na dotyk. No miesza z tym, no mamy tutaj wyciągnik hydrauliczny i przez to sobie nie muszę no, latać niepotrzebnie z tą i tą rurę tam wysuwać, ale no... Wszystko cycuś. Powiem ci, że równo zbiera, w przeciwieństwie do twojego, równo zbiera. Cieszę się. Twój to do tej pory równo zbierać nie potrafił. Mój w tym momencie tak, skrzypi w silniku, a jeszcze koło mi się jedno zaczęło telepać. Aha, czyli widzę... że gruba biba całego. Ale pole już skończyłem, więc na razie jesteś. Dobra, zaraz się będę zbierał. Jak tam tobie idzie? No, pół mam, ale podjadę sobie teraz, wysypię i potem już też szybciutko. Ale sąsiad ten widzą pięknie kosi normalnie. To co ja tutaj, to jest po prostu majstersztyk wśród normalnie. Czekaj, jadę ci żniw. Pomóc. Żadne pomocy, sąsiad, bo potem będziesz miał pieniądze za to. Żeby się udało dojechać. Nie, bo się znowu skończy na imprezie i znowu nic nie zrobię. Dobra, o panie, nie urwiemy dachu. Mogę się tu wziąć za drugie chyba pole. Chyba nad dachem idzie, dobra. O panie, bo się przesypuje. Patrz jaki ty, ale to ma jakąś czujkę, bo patrz, samo zaczęło sypać. No pięknie, full automatico. Takie wyposażenie mi się podoba. Nie wiem gdzie tą... Whoopsies. No i chyba tyle z mojej przygody. Zgasł na amen? Nie, czekaj, ja się tak łatwo nie poddam. Dobra, sąsiad, to tutaj... Rusika sobie odstawimy tutaj. O nie, ruszył za pierwszym razem, jest dobrze. O Boże, że go tam dobrze zbiegł rozpędził. Musi się tylko dotrzeć, rozrzać trochę. To może stanie mu tam, wiesz... dołącz. Ej, sąsiad, co ja z tobą mam? Ty te twoje przygody. Ops. Czekaj, ja do ciebie. Ale po co? Ty mi to nieszczęście przyniesiesz. Wszędzie, gdzie się pojawiasz, sąsiad, to nieszczęście. Ja do ciebie jestem w dodatku najlepszą drogą. Lasem? O nie, sąsiad, to ja już widzę, że wszystkie drzewa swoje, header pogięty. Znaczy w ogóle, przyjedziesz bez headera. Ach, jak nie wiesz moje umiejętności, sobie nie wiesz. Ja natomiast wiem, że tam sobie radę. Żeby ci tylko w tym lasie nie zgasł. A co nie, raczej mi światła aż tak cienia, to nie. A powiem ci, sąsiadzie, że to jest chyba mój pierwszy w życiu bizon z kabinką i jestem z niej bardzo zadowolony, kurczę. Jest tak, taki komfort się czuje, no bo do tej pory miałem tam kiedyś jakiegoś bizona, ale to kurczę była piąta woda po kisielu, taka obdarta i... I tam daszku nie miałem i wiesz co, to ten daszek to jedna, znaczy no daszek, no daszek był, za dasze nie było, ale to nie było, wiesz, taka kabina z prawdziwego zdarzenia, tak, tutaj mam, kurczę, kabinę, do której mi właśnie liście zawitały, ale to tylko na chwileczkę przyszły. No wiem, że jak nie kapie na głowę, to jest wielki komfort. No nie, no bo żniw wiadomo, deszcz się nie robi, chociaż jakby mnie tam gdzieś złapał, to zawsze sobie, wiesz, tutaj no spokojnie sobie postoję i jest... Bellissimo, ale nie o tym chciałem powiedzieć. Ja po prostu chciałem się tutaj odnieść do tego, że tak. No taka klasa premium jednak jest. Chcąc nie chcąc. A rurę mam wystawioną. No, w sumie może być wystawiona. I z tym lasem mógłbyś jednak zły pomysł. No, mówiłem ci. Zgadz mi drugi raz. Jechałem pod górkę. Słuchaj, sąsiad, jak ty tam masz dobrego bolca, to cię jeszcze wycholuję, ale jak okaże się, że ten bolec jest tak zerdzewiały, że się urwie przy pierwszej okazji. O co, ja tutaj obalam w ogóle, nie tędy chciałem. A już się na GPS-ie widzę. O, ty sąsiad masz GPS-a w tym klasie? O, to widzę, no, masz jeszcze technologię niż ja. Ja tutaj nie mam takiej technologii. No to tylko bizon, ale spokojnie, kiedyś mu tam wklepiemy tutaj. Wiesz to, jakiś od cyganów kupimy jakiś moduł, zainstalujemy i samo będzie jeździć. Na pilota. O kurde, tu jeszcze brud jest. Aj! Nie zaleź silnika. No, ale dojechałem. No, co to tutaj takie zostało? No i zgasnął.
Ale pali jeszcze. Widzisz mnie, sąsiad? Patrz, patrz. Czekaj, bo cię kurczę... O, widzę cię. Przed tobą jestem. Teraz coś tam widzę. A to ty nawet nie przyjeżdżaj, bo mi popsujesz tego mojego tutaj, to moje arcydzieło, to co ja tutaj już nie mam. Popsujesz mi to wszystko. Masz żadnego arcydzieła, a trzeba ci ten... Zgasnął znowu. Troszeczkę mu hamulce zgrzypią w tym bizonie, ale to tak w sumie w każdym bizonie tak jest, więc... Nie ma co narzekać. Po co, żeś tutaj sąsiad przyjechał? Ja rozumiem, twoje pole, chciałeś się przywitać. A, to jak tylko tak na jedynce piłujesz, to się nie dziwię, że on gaśnie. On cię zatarł, chopie. Jak odrzutowiec, właśnie jest problematycznie. Jest gaz. To wiesz co, może wyłącz te, no, koguciki, to może tam, wiesz, troszeczkę na komputerze przeoszczędzisz. A z dynamat, jak tutaj rura z tej strony, to jej nie urwiemy, jak pojedziemy tędy. Kurde, zwolnienie blokady też swoje trwa. Jakie blokady? Co to tam? A ile tu jeszcze pola jest? No przecież to po wszystkim już. Wszystko jest moje. Przede wszystkim. Czy ty tam sąsiad odwalasz, co? Ja to się tak rozglądam z tej strony. Aha, tam coś do nogi jadę. O, sąsiad, już ci się spać chce? O, to wiesz co, to lepiej zgaś tą maszynę i idź. Kurde, po takiej bibie? Ale to nie odespałeś przez całą noc? A w sumie, no tak, nie, jak ty się nie pamiętasz, gdzie jest golf, no to... To ty jeszcze mogłeś balować drugie tyle, co ja. Czekaj, w sumie mam świetną koncepcję. Wywalę pszenicę, którą zebrałem. Na przyczepę, ale nie, ja nie chcę twojej. Bierz to, nie chcę twojej. Idź, sąsiad, odejdź. Nie chcę tego. Odejdź. Nie chcę, bo twoja jest w zaawansowanej fazie gnicia. Ja nie chcę takiej. Pierdziela, ja mam lepszą niż ty. Aha. Eko pszenicę, a ty masz. No właśnie, to ja żadne takie. Żadne. Najtańszymi środkami z bazarku, kurno. A ja sobie postanowiłem ściągnąć ten. Odpowiednie atesty. Mam pszenicę eko, bez GMO. Tak, tylko że ten twój kombajn to jest niezbyt eko niestety jest, wiesz? Twój jeszcze gorzej. Chciałbyś, zaraz zobaczymy, który lepiej pali. Mój taki ma na przygazówce delikatnie siwy dym, a twój to na czarno kopci. A ja dzięki temu, że mój nie może zapalić, produkuje mniej zanieczyszczeń. No mniej pracuje. No różnie. Tu masz to sobie. Sąsiad jak chcesz. Ale ja zdanie nie zmienię. Moje jest lepsze i koniec. Po prostu ty jesteś sąsiad zazdrosny, że ja dostałem, a ty nie. A, nawet na wstecznym też nie ruszę. Musi być do przodu. No i sąsiad bellissimo. Popatrz jak pięknie. No i siadło. Ja nie wiem jak wyjadę z tego pola. Dobra, podjedziemy Ursusem. Czekaj, trzeba to jakoś zwieść z twojego pola, to ja wsiadam do Ursusa. Nie, proszę mi tego nie dotykać, bo... Słuchaj, gdzie ty masz? Szukaj tu, jest, masz tu hak? No, coś niby jakiś tutaj spaw był, ale bolec to chyba się wyrwał kilka lat temu i nie powrócił na swoje miejsce. Ja mi to ten znajomy cygan zrobić, ale... tak, ufaj cyganom, to na pewno daleko zajdziesz, wiesz? Dobra. Zrobię połowę i tyle. Troszeczkę podniesiemy, jakby opad, to zawsze może. Cygan nie zdjąć, to może dało radę. Ale po co, czemu ty chcesz takie rzeczy tutaj dokonywać? Co ci, życie niemiłe? A jak inaczej go podepniesz?
Słuchajcie, ty tam nie masz bolca, to nie ma za co chycić nawet. Jego to Dobra. Musimy liną przywiązać i nie wiem. Targać dziada. Spawarki i trochę metalu. Oj, sąsiad. Gdzieś dobrego bolca gotowego kupić. No, nie urwiemy dachu. Gotówce, a jedzie. Dobra, jestem gotów. O, się z górki puścił. Nie staranuj mnie przypadkiem. No i sąsiad przyczepka mniej więcej chyba będzie z takiego pola. Ile to będzie dokładnie, to będę jeszcze szacował. Ja to muszę jeszcze swoją przyjaciół. Słuchaj sąsiad, potrzebny będziesz chwilę, bo będzie mi potrzebna twoja wizja twórcza i będziemy musieli oczyścić jedną z moich świeżo zbudowanych wiatr. Tak można by to ująć, ponieważ tam do rogu będziemy sypać zboże, sąsiedzie, i musimy tam wszystko stamtąd wyciągnąć. Czyli 30. Też już zdążył zagracić nowo zbudowaną wiatę, no No, uznałem, że jak robimy bibę, to trzeba plac, więc pochowałem wszystko pod wiatę, tak? Sąsiad, nie, to słuchaj, to nie jest wóz, który trzeba spinać, bo się rozleci. To jest, panie, porządna przyczepa, spawana. Tak, że nie, ja ci mówię, lepiej. Widzisz, popatrz, widzisz to, popatrz, jakie suche normalnie. Tak suche, że zaraz zacznie płonąć. Zaprażone. Kukurydza. Angusy gotowe. Dobra, sąsiad, nie wnikaj w to. No. Tak więc my sobie z sąsiadem pójdziemy uprzątnąć trochę miejsca w oborze. Żniwa sobie będziemy kontynuować. No, ale z tego odcinka to na tyle, tak, sąsiad? Towarzyszyłeś mnie jak zwykle ty. Gdzieś ty tam po las? O, tutaj gdzieś jest. No. I nie przedłużając, standardowo ja na końcu każdego odcinka na środku pokazuję wam się subskrybujka, z prawej strony seria, a z lewej sugerowany film przez YouTube'a. Tak więc sobie było na tyle, trzymajcie się, cześć, i do następnego!